mów teraz. Mam do pana takich kilka pytań. No, no, mów. Co pan sądzi o życiu na wsi? O, na wsi? Tak. O życiu? Tak. Jak to jest? Czy się panu podoba? Czy nie żałuje pan tego, że nie mieszka pan w mieście? Nie. Ja bym, że sobie mi choć milion czy ileś dawał, to bym w życiu do miasta zjechał. 12 lat mam w tym mieszkałem. Choćbyś mi miliony dał, już bym do miasta wolę na wsi mieszkać. Aha, no dobrze. Bo mi się mieć podoba. Tak? No. Aha, no to dobrze, dziękuję. To było pierwsze pytanie, teraz drugie pytanie do pana. No. Co sądzi pan o problemie alkoholizmu na wsi? Co? Tych wszystkich bym, kurwa, tych pijaków bym rozstrzelał, ale pierwszego mnie na miejscu. Bo ten jeden pijak, bo ten pijak pijaka poza sam nie poza. No. Drugie a teraz, pytanie. Tak, drugie. I teraz trzecie mam pytanie do pana. No. A co sądzi pan o homoseksualistach, gejach i lesbijkach? O tych? Tak, no wie pan, facet z facetem, kobieta z kobietą. Tego nie. To znaczy? Tak? Odpada to. Odpada, czyli tak. Pan nic by im nie zrobił, czy? Nic w ogóle. To jest kurwa absynent, to kurwa to takich trzeba by było wymordować, jak tu. Nie, no dobrze. Szanuję pana tak. Poglądy, tak. No, tak nie mam poglądu na ten seksualny właśnie. Kurwa, bo ja nie znaczy niego, rozumiecie. Rozumiem. No dobrze, to dziękuję panu bardzo za przeprowadzony wywiad. Jest mi niezmiernie miło. Oto jest pan Grzegorz Ziółkowski. No. Tak. No, i kasał do ręki. Tak. Już chwileczkę. Tak jak powiedziałem. Piątka i nie. Ale przepraszam, piątka to za 5 pytań. No to jeszcze dwa pytania. Nie. Jeszcze dwa. Nie, to muszę do ojca pójść. Nie, ale powiedz jeszcze dwa. To mam o to wszystko, co mam dzisiaj. To chyba, że zaraz pójdę do domu. To no chodź idziemy razem, chodź. To już. Nie, bo ja... Wyłącz.